Cześć, kochani. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak sobie radzić z długą trasą, jak pomóc swojemu ciału, kiedy mamy dużo kilometrów do przejechania, szczególnie w wakacyjnym szczycie. Zapraszam Was do ćwiczeń, które pomogą Wam rozruszać ciało w trakcie jazdy. Ważne jest to, jak wysiadamy z samochodu. Powinniśmy wystawić obie nogi, oprzeć ręce na kolana i podnieść się po dłuższej trasie. Stajemy sobie prosto, opieramy ręce o biodra, podnosimy jedną nogę i robimy krążenia stopą w jedną stronę, 7, 7 razy w drugą stronę. Zmieniamy górę, dół. Pamiętamy o tym, żeby trzymać napięte pośladki, szczególnie pośladek nogi, który się opieramy. Zmieniamy nogę, w prawą stronę 7 okrążeń, 7 okrążeń, w lewą stronę, od 7 do 10, tak naprawdę powtórzę. Góra, dół stopą, stawiamy nogi razem, opieramy ręce na kolana, 7 okrążeń w lewo, 7 okrążeń w prawo. Zmieniamy kierunek przód, tył, 7 razy. Pamiętamy o oddechu, kładziemy ręce na biodra, krążenie bioder w jedną stronę. I zmiana w drugą stronę, tak żeby rozruszać połączenie kości krzyżowej, kości biodrowej, kręgosłupa podziwowego. Następnie przechodzimy do barków, najpierw krążenia do tyłu, 7 razy. Pamiętamy o tym, żeby oddychać w trakcie ćwiczeń. Do przodu 7 razy. Góra, dół, powoli opuszczamy barki, nie rzucamy rąk. 7 razy. Otwieramy ramiona, obroty nad garstkami, do tyłu 7 razy, 7 razy do przodu, także duże garstki, łokcie, zginamy i prostujemy, 7 razy. Następnie przechodzimy do głowy, półokręgi, w prawo, w lewą stronę, przetoczenia brody po mostku, w prawo, w lewo. Lewo, spokojnie, zgodnie z własnym okresem i ograniczeniami ruchu. I ostatnie ćwiczenie, przeprost, czyli wypychamy dłoni, biodra do przodu, odchylamy plecy do tyłu, patrzymy do góry, do tyłu mocno, wypychamy biodra, wracamy, wypychamy biodra, patrzymy do góry, wracamy do pozycji zero, wypychamy biodra, wracamy. I ostatnie ćwiczenie, powoli opuszczamy kręgosłup w dół, pogłębiając delikatnie skłon, tak żeby porozciągać mięśnie kurczowe nowe. Dziękuję bardzo. Krótki zestaw ćwiczeń, które właśnie Ci pokazałem, pomoże Ci w trakcie jazdy, a Twoje ciało będzie czuło się lepiej. Jak dojedziesz na miejsce, nie będziesz odczuwał dolegliwości bólowych ani napięć. Powodzenia.